co by to było, jakby na tym zadupiu nam autobus nie odpalił. Oj, byśmy tutaj mieli piknik. No i dobrze, i mamy odjazd, Kazimierz Pętla. To też jest o tyle ciekawie. O, tu chwilę będziemy stać, tu z każdej jadą. O tyle tu jest ciekawie, że... Chwila, bo muszę się tu mocno skupić. W gdyńskich przepisach musimy podjechać na przystanek początkowy 5 minut przed odjazdem. W przypadku tego przystanku to jest niemożliwe, bo nawet tu nie mamy 5 minut. Jedziemy na pętlę i na pętli są 2 minuty. Ale to jest tylko dla tej linii jednej, jedynej, więc zapewne z tego powodu to w ogóle nawet nie jest w zarządzeniu odpowiednim wymienione. Więc jesteśmy z powrotem w Kazimierzu. Uwielbiam taką pogodę i światła dzienne. Więc jedziemy z powrotem. Linia 165. Kierunek Gdynia Obłóże. Pętla Maciejewicza. Przystanku początkowego Kazimierz, Kazimierska. To fajnie byłoby mieć tak z pół godzinki przerwy na tym placyku. Cisza, nikt tyłka nie zawraca. Ma to zalety, ma to zalety. Jak pan mi mruga, że mnie puszcza, to nie chcę jego czasu marnować na ładną linię. A przepisy mówią, że jeżeli gabaryt pojazdu nie pozwala, to można przekraczać w takich sytuacjach obszary wyłączone z ruchu. Ogólnie nie stosować się do znaków poziomych. Więc skorzystaliśmy z tego właśnie przepisu. Nie zastosowaliśmy się do znaków poziomych. I przystanek Kazimierz, Kazimierska. Nikogo. Czemu mnie to nie dziwi? Taka godzina też. Kogo tu wieść? Nie wiem ile stopni, ale zimno dzisiaj jakoś nie jest. Obstawiam 14-15 stopni. Mamy czerwiec. Zobaczcie jak tu ładnie. Górki, górki. Tu prawie gdzieś jak pod Krakowem. Czemu nam nie przebiło przystanku? Najgorszy odcinek drogi na całej trasie, bo trzeba przyznać, że naprawdę ta trasa jest bardzo równa. W porównaniu z różnymi innymi trasami, to jest tutaj jedyny taki brzydki, niefajny kawałek strasznie. A reszta jest naprawdę w porządku. Świateł dziennych nie można stosować. W przypadku intensywnych opadów deszczu oraz zmniejszonej przejrzystości powietrza. Myślę, że skoro wycieraczki chodzą cały czas, nawet nie w trybie przerywanym, to możemy tutaj mówić o opadach deszczu, prawda? Szczególnie taki samochód z tyłu. To jest ciemny. I można tutaj by dyskutować, jak głupim przepisem jest jazda na światłach mijania lub dziennych przez całą dobę. No ale taki przepis jest i
po prawej są tutaj bazy paliwowe. Przystanek też się nazywa naftobazy. Legenda głosi, że nigdy nikt tutaj nie wsiadł, ani nie wysiadł. Aczkolwiek tu mamy przystanek baza wojskowa. I tutaj miałem dzisiaj pasażera, który wysiadał, więc wow. Same takie drogi na Kaszubach były. Jeszcze są odcinki, gdzie są drogi, które są normalnie na mapie drogami dojazdowymi, na przykład do jeziora Kamień, gdzie taką drogą się jedzie straszną. Ciężko to w dzisiejszych czasach nazwać drogą. Thank you.
przystanek końcowy.